Żarcie żarciem, ale czasami... A się odejdzie wam. Żarłok TV. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat. A dzisiaj pokażę wam, na jaką minę wpadłem. I była to smutna mina, kiedy wziąłem do rąk masło orzechowe z firmy Felix. Kremowe. A właściwie pod marką Felix, bo jest to wyprodukowane w Holandii dla firmy Intersnack Poland. Spółka z określoną odpowiedzialnością. Nie do końca określoną. Intersnack, znany z nieprzychylnych maili do Żarłoka. Tutaj macie link do sprawy z dziwnym bonusem w chipsach. Uaktualnijcie sobie, bo pojechałem sobie gdzieś tam i nie miałem co tam jeść i patrzę, ktoś zapomniał masła orzechowego. O, masło orzechowe, nie wdając się w szczegóły, wziąłem sobie, prawda, zjem sobie, prawda, biorę sobie, prawda, zajadam, i coś mi nie gra. Ewidentnie coś jest nie tak. Patrzę na skład. Orzeszki ziemne. Zgadujcie ile? Zgadujcie, no. %65. Wyobraźcie sobie, że idziecie do sklepu, kupujecie wranglery, poproszę te wranglery, patrzycie na skład, a tam 65% materiału, reszta nylon. Bo tutaj reszta to jest olej słonecznikowy, dekstroza oraz całkowicie uwodorniony tłuszcz palmowy. Na końcu sól, którą do masła orzechowego zwykle się daje, ewentualnie cukier. Oznacza to, że olej w składzie podany na pierwszym miejscu jest go więcej niż tłuszczu palmowego. Z tego co ja wiem o tłuszczu palmowym, to należy wybierać produkty, które mają go jak najmniej. No ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś kupi sobie wafelki i gdzieś tam coś mu wrzucą, ten tłuszcz palmowy, prawda? Ale w przypadku masła orzechowego, które z racji swojej powinno być zrobione z masła orzechowego, bo tak jak kupujecie masło, nie? To z czego może być masło zrobione? 82% z mleka czy ze śmietany, już nawet nie pamiętam, tak się zdenerwowałem. No myślicie sobie, analogia. Analogia, 82% orzeszków ziemnych. Nie! 65! I wychodzicie w takich spodniach na ulicę i więc wam jest zimno. Jak ja robię sobie masło orzechowe, to szanowni państwo, tam jest 99% orzechów ziemnych. To tak pachnie i jest tak dobre, że wiewiórki się schodzą. Ja muszę to chować. Już jedną prawie przyłapałem. No, aż skubana. Żeby nie było, nie mam nic do oleju słonecznikowego, pod warunkiem, że dodajemy go na zimno, nie do masła orzechowego, tylko na przykład do sałatek, żeby sobie zrobić taki winegre. Niektórzy lubią oliwę, a niektórzy olej do sałatki. No ale dodajemy go do sałatki, a nie do masła. W przeciwieństwie co do tłuszczu palmowego, co do którego skupicie się na moich palcach. Kiedy policzę do trzech i pstryknę palcami, będziecie zahipnotyzowani. Raz, dwa, trzy. Nie chcecie, żeby tłuszcz palmowy krążył w waszych żyłach. Nie chcecie, żeby tłuszcz palmowy krążył w waszych żyłach. Kiedy policzę do zera i pstryknę palcami, obudzicie się z hipnozy, jak gdyby nigdy nic.
i będziecie uważać tak do końca życia. 3, 2, 1, jajo. Wow! Ale w maśle orzechowym to wystarczy wziąć orzeszki, zmiksować je do momentu, kiedy puszczą olej i mamy masło orzechowe. Jaka jest różnica pomiędzy dobrym masłem orzechowym a złym, które tutaj właśnie mamy? Złym, niedobrym, w mojej opinii paskudnym. Otóż, kiedy my bierzemy takie coś, patrzcie, jak się dla was poświęcam, to smak jest taki. Przeźroczysty. My czujemy więcej tekstury tego oleju, tej oleistości, tej takiej, to czujemy pustkę, to jest jak u Gaspara Noe. I smak nie pozostaje długo na podniebieniu. Po zdegustowaniu tego masła czuję się jak on. Fistaszek Charlie Brown. Ktoś przeszedł mu po krawacie. A mnie po języku i po całej mordzie. A może ty chcesz takie masełko? Nie, dziękuję. W dobrym maśle orzechowym, jak coś zrobicie sami, wystarczy mieć blender chociażby. Wrażenie jest takie, że te orzechy oblepiają ci całe podniebienie. Pół godziny tam siedzą. Ty już mówisz, dajcie mi spokój, chłopaki i dziewczyny. Ja chcę teraz już iść na kolację. A te orzechy się trzymają i ci dają swój smak. Nie tutaj! Odkryj oryginalny smak masła orzechowego. No rzeczywiście, ten jest oryginalny, no. Ale sprawdziłem również wersję crunchy. I co w crunchy? Taka sama lipa. Sprawdziłem light. I paradoks! W light jest 70% orzechów. Czy wy sobie to wyobrażacie? No oczywiście, bo olej słonecznikowy i tłuszcz palmowy okazuje się mają więcej być może kalorii niż same orzechy. To oni tam, słuchajcie, żeby zrobić light, to musimy paradoksalnie dodać więcej orzechów. No czegoś takiego jeszcze nie było. Light produkt, który ma więcej produktu niż inny produkt sam w sobie, ja po prostu ja już nie mogę. Żeby nie było, ja nie mówię wam, że jak wy to zjecie, to o, zatrujecie się, że to jest trujące. Nie. Ja mówię tutaj o czymś znacznie gorszym. Szanowni państwo, to jest kwestia smaku. Niektórzy lubią disco polo, a niektórzy wolą Led Zeppelin, Tool, Pink Floyd, Mike Oldfield, Vangelis, który ostatnio notabene wydał nową płytę, Flaming Lips, Bee Gees. Od czasu do czasu. Jeżeli zobaczyłbym to masło w jakimś food trucku na przykład, to nie chciałbym tam kupować, bo wynikałoby z tego, że sprzedawca nie szanuje smaku klienta. Może nie czyta etykiet, bo przecież jeżeli nie chce mu się robić masła orzechowego, tak? Nie chce mu się robić! To może iść i kupić masło orzechowe na przykład Santę! 100% orzeszków ziemnych! No da się? Da się! Podsumowując na zakończenie, zróbmy sobie przerwę na garść prawdziwych fistaszków. A ja w firmie Intersnack, która ma tupet napisać sobie na opakowaniu naturalny smak orzeszków ziemnych. Życzę powodzenia w akcji marketingowych wciskającym ten produkt maślany
swoim klientom. A wy, kochani widzowie Jet TV, nie dawajcie mi znać, jak wam smakowało to masło. Bo jak nie, to następnym razem przyjdzie kolej na was. Żarłok TV. Przed spożyciem zapoznaj się z treścią składu dołączonego do opakowania, bądź skonsultuj się z opinią żarłoka, gdyż każdy produkt niewłaściwie oceniony może powodować zgagę lub kaza moralnego. Dziękujemy bardzo. Było nam bardzo miło.